strasznie późno zacząłem. Wyszedłem z hotelu najpóźniej jak się dało, czyli o 12. Mało kilometrów dzisiaj pokonałem. Większość dnia jadę sobie w takiej dolinie. Tam jest bodajże Mannsheim. Tutaj takie pagórki, na których występują takie jakieś chyba średniowieczne wieżyczki, jakieś inne zameczki. Tutaj też były winnice w pewnym momencie, ale teraz akurat nie ma już. A ja jedę tam. Heidelberg to chyba ostatnie duże miasto, przez które jadę przed przekroczeniem granicy francusko-niemieckiej. Teraz jestem na jakimś moście. To jest jakaś spora rzeka, ciekawe jaka to rzeka. W każdym bądź razie rowerzystów jest dzisiaj mnóstwo. Jest i Ren. Pod koniec dnia dojechałem wreszcie do Renu. A to jest jakiś zabytek w miejscowości Speyer. Rozłożyłem się w parku naturalnym, a dokładnie w parku naturalnym przy rzece Ren. No i będę musiał się stąd wynosić, skoro świt. Myślę, jeśli leśniczy mnie to złapie, to będę miał przerąbane. To jest mój namiot. Tutaj niezbyt dużo zieleniny to nie podeptałem, bo zszedłem stąd ze ścieżki. Myślę, że tej porze raczej nie będzie tutaj nikogo, więc jestem bezpieczny. Kurczę. Ale w tej kamerze jest ciemno. Tak naprawdę to normalnie jeszcze widzę wszystko, a jak filmuję, to tutaj nic nie widać, czerń tylko. Widać tylko to, co latarka wskazuje. Muszę sobie nastawić budzik, żeby nie zaspać, bo inaczej dupa. Ale to jest moje obozowisko, jak widać. W dodatku komarów to jest kurde mnóstwo. Chciałem znaleźć coś lepszego, ale nie zdążyłem. Jak sobie jechałem, ktoś po polsku powiedział, taka kobieta, to jest chłop czy baba? Do czego jest tak ubrany? No i kurczę, nie wytrzymałem. Tam były, nie wiem, ze 3 czy 2 kobiety i 3 czy 2 mężczyzn. Nie wytrzymałem i wróciłem. Wróciłem i powiedziałem, a ty dlaczego nosisz spodnie? I ona powiedziała, o, swój. No idę po mnie, tylko Mary. Zagryzą na śmierć. Jeszcze mi został dzisiaj film do obejrzenia. Jako że jadę do Francji, to stawiam na francuskie kino. To jest Wielka Włóczęga. Kiedyś to oglądałem, ale bardzo dawno temu, już praktycznie nie pamiętam tego. No i oczywiście mam już wszystko przygotowane, resztkę fistaszków. Tu jest alkohol, tam
Ciasto, gdzieś jest czekolada. O kurde, gdzie jest czekolada? Co jest czekolada? A, jest czekolada. No. Huch, ale... Ale miałem przez chwilę stresa. Ale jest wszystko. No dobra. No to do jutra.